Najpierw zaczniemy od trzeciego miejsca. Toton Łukasz, fatbike.pl, Kraków. Czas 3.44, brawa. To mogę też do Krakowa przyjechać, tak? Warszawską rejestracją. Ale nie rada. Wiemy, wiemy. Pan Jarosław Szczerba, Mielec, z czasem 3.39, to drugie miejsce. Ale proszę Państwa, mamy też pierwsze miejsce. Nie ukrywam, że poczułem pewien rodzaj fascynacji, jak zobaczyłem tych panów. Bardzo charakterystycznych, tak, tak, bardzo charakterystycznych kaskach, hełmach na głowie. Pierwsze miejsce, Wojciech Mazurkiewicz, Kalipsa, Aviator, Zmielec. Czas 3.23. Poczułem pewien związek, bo są troszkę od was wszystkich pozostałych więksi, troszkę podobni do mnie. No dobrze, zaczniemy od trzeciego miejsca. Zapraszamy Mateusza Trele. Ledwie idzie. Szybciej jechał. Dobrze, to teraz drugie miejsce dla Mateusza Niezgody. Cichoń i skutecznie, czyli Michał Cichoń. Dałby się jakiś fanfar, albo przynajmniej wasze brawa. Moja żona mówi w takich sytuacjach, zrób coś dla muzyki, nie śpiewaj, więc śpiewać nie będę. To ćwik, a nagrodę otrzymuje pan Michał Cichoń. Za czas przejazdu nie poczuty nawet przez niego samego, 4.28. 4.28, 4.30, 4.31 to są czasy, które zapamiętałem. Jechał z dokładnością, za przeproszeniem. Pan Januszu bliżej, pan Januszu bliżej trochę. Teraz będzie rower. Rower. Wręczamy rower. Trzeba go najpierw oczywiście rozlosować. Rower Nortek. Przestań go regulować, jeśli będziesz tam mierzył. To nie dla ciebie nagroda, bardzo. Norfek Gravity AL, czyli pewnie aluminium. No i teraz trzeba rozlosować kogoś, kto tym rowerem wróci. Albo wrzuci go do samochodu. Polak rower. Bartek, stań tam obok. Przydałeś momentu, gdyby ktoś chciał sprawdzać. Robert Wola, Mielec. Robert zostaje w Mielcu. Brawo! Dziękuję. Czekaj.